Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wiadomości. W ubiegłym tygodniu swoje święto obchodziły babcie i dziadkowie. Z tej to okazji w sali widowiskowej centrum przedszkolaki z przedszkoli 1 i 3 w środę i w czwartek wystawili swoje programy z dedykacją od wnuków. 22 stycznia dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń bawiła się na zabawie karnawałowej w sali wiejskiej na Przyczynie Dolnej. Oprócz dobrej muzyki były również paczki, które swoim podopiecznym rozdawało dwóch Mikołajów. W sobotę na tradycyjnym już spotkaniu noworoczno-opłatkowym spotkali się kresowianie. Były życzenia i kolędy. Całe spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze. Oprawę muzyczną zapewnił niezawodny chór Lutnia Siednicy oraz Wojtek Nachaj, w wykonaniu którego usłyszeliśmy pastorałkę. W Domu Serca zaprezentowała się również grupa dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 pod opieką Agnieszki Mały, która wystawiła jasełka. W piątek w hali sportowej gimnazjum nr 2 rozegrane zostały mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej dla klas czwartych i piątych. Wśród czwartoklasistów wystartowało 6 szkół, a wśród pięcioklasistów 9 ekip z terenu naszego powiatu. Oprócz Wschowian, czyli przedstawicieli naszych dwóch szkół podstawowych, w zawodach wzięły jeszcze udział reprezentacje z Konradowa, Łysin, Lginia, Siednicy, Sławy, Szlichtyngowy i Ciosańca. A oto wyniki w klasach czwartych. Na miejscu pierwszym szkoła podstawowa ze Sławy, która pokonała w finale szkołę podstawową nr 2 ze Wschowy 01. Natomiast na miejscu trzecim ekipa SP z Ciosańca, która po rzutach karnych pokonała szkołę podstawową ze Szlichtyngowej. Natomiast w klasach piątych na miejscu pierwszym szkoła podstawowa nr 1 ze Wschowy, która we finale pokonała szkołę podstawową z Siedlnicy 3-0. Na miejscu trzecim Sława, która wygrała z SP Konradowo 1-0. W sobotę 25 stycznia swój kolejny pojedynek rozegrali koszykarze WSTK. Niestety po porażce w Siechnicach przy równoczesnym zwycięstwie Spartakusa Jelenia Góra nad Górnikiem Wałbrzych naszym koszykarzom pozostała już tylko walka o prestiż i o trzecie miejsce w ligowej tabeli. Nasza drużyna pokonała przyjezdnych z Lubina w stosunku 74-62. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobywali Jakub Chałupka 23, Mariusz Grzebiński 14, Jaworski i Łukanus po 12. Języczkiem uwagi w tym meczu byli dwaj byli koszykarze WSTK, Toś i Naramski, którzy występują w nowym klubie z Lubina. Zdobyli oni dla swojej drużyny odpowiednio 10 i 8 punktów. Wspomnieć również należy, że ten mecz miał również cel charytatywny. Po raz kolejny kwestowano na rzecz pomocy dla chorego Gracjana, 8-miesięcznego mieszkańca naszego miasta. Oprócz zbiórki pieniędzy odbyła się licytacja piłki do kosza z unikalnymi autografami. Piłka osiągnęła wartość 210 zł i jest szansa, że dalej będzie licytowana na innych imprezach, co pozwala przypuszczać, że środki z kolejnych licytacji pomnożą konto Gracjana. Trwają rozgrywki drugiej ligi Halówki 2014. A oto wyniki. Rozkręcone Betoniary, Twoja Stara 5-3. Żubry, Omega Wschowa 7-0. Złota Piątka, Grom Zamysłów 2-0. Gwiezdna Flota, Uśmiech Kombajnisty 2-2. LKS Niechód, Rodakulus Team 1-1. Twoja Stara, Rodakulus Team 2-4. LKS Błękitni Niechód, Żubry 2-4. Uśmiech Kombajnisty, Pogoń Wschowa 5-5. W tabeli na prowadzeniu Żubry, które zgromadziły do tej pory 38 punktów. Na miejscu drugim Rozkręcone Betoniary 35, a na miejscu trzecim Uśmiech Kombajnisty 30 punktów. W tabeli strzelców na razie najlepszy Nawrot i Moskalewicz, którzy osiągnęli 27 trafień. Już pierwszego i drugiego kolejne rundy tych rozgrywek. W amatorskiej lidze siatkówki rozpoczęła się runda finałowa tych rozgrywek. Rozegrany został jednak tylko jeden mecz, w którym Astromal pokonał Rzemiosło 2-0. Pozostałe pojedynki zostały przełożone na terminy styczniowe i lutowe. W tabeli na prowadzeniu Astromal, który zdecydowanie przewodzi stawce drużyn. Siatkarze z tej ekipy zgromadzili do tej pory 36 punktów i wyprzedzają rywali z Wolej Wschowa 8 punktów. Siatkarze z ekipy Wolej Wschowa rozegrali jednak o jeden mecz mniej.
Kolejna runda już w najbliższą środę od godziny 17.30 w sali sportowej Centrum Kultury na ulicy Moniuszki 11. Zapraszamy.